Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd. Były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A dziś rozmawiamy o dalszym ciągu afery Kolegium Humanum. O, co tu dużo okryć fabryce dyplomów, które można było uzyskać w zasadzie od ręki, nawet niektórzy to nawet nie było kilka dni. Dla niektórych to mogło być kilkanaście dni. Niektórzy w ogóle nawet nigdy nie pojawiali się w obrębie uczelni, nigdy nie logowali się do żadnego systemu, po prostu dostawali dyplom. Czas potrzebny do wydrukowania dyplomu na tym druku. Tak, na przykład. Prze 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 Przegieni pałę przysłowiową. No. Nie tylko przysłowiową. Tego, nie tylko przysłowiową, dlatego że rektor Paweł czy Okazał się również drapieżcą seksualnym i mobberem, czyli człowiekiem, który czerpał przyjemność z poniżania ludzi. Sam się nazywał mobberem, doskonale wiedział, co robi. Paweł C. po prostu czuł się kompletnie bezkarny. Miał świadomość, że produkuje fałszywe dyplomy. Na tak wielką skalę, że uważał, że nie będzie mógł upaść, ponieważ beneficjenci tych dyplomów go wybrali. E... Oprócz tego on prowadził jakieś tam normalne zajęcia, jakieś tam normalne studia. Natomiast e... całość była e... tak naprawdę przykrywką tego najbardziej intratnego biznesu. No bo jeżeli nie prowadzisz zajęć e... i nie masz kosztów, Związanych z wynajmem sali, z płacami dla wykładowców, no to po prostu zostaje ci czysty zysk. Dostajesz po prostu czystą gotówkę w zamian za wydrukowanie świstka papieru. Ta kwestia obyczajowa, tutaj Paweł C. wygląda, że nie oszczędzał, bo tutaj są zamieszczone w tekście, nie chcę powiedzieć zeznania, opowieści pracowników płci męskiej, którzy opowiadają, jak prezes. Rektor, przepraszam, łapał ich za genitalia, dawał prezenty. Niektórzy się. Przyznają do tego, że częściowo brali te prezenty, potem, że oddawali. To jest taka przypomina taką największe zepsucie, powiem szczerze, takie, taki upadek nie tylko w kwestii moralnej, że można brać te dyplomy. Trochę też tak, jak u doradcy Andrzeja Dudy. Facet ma dyplom lekarski i płaci za dyplom MBA, bo te dyplomy MBA były potrzebne po to, żeby móc zasiadać w Radach Nadzorczych. Tak naprawdę w tej chwili, oprócz tego, że ci, co wzięli te fałszywe dyplomy, no bo fałszywe to są te, które zostały otrzymane bez żadnej nauki, bez niczego, to już nawet nie chodzi o poziom tych studiów, tylko o to, że po prostu ich nie było. Oni po prostu mieli uprawnienia do wydawania dyplomów, i sprzedawali te dyplomy. Ten artykuł w Newsweeku polecamy. To jest najnowszy tygodnik News, Newsweek. Temat okładkowy e, autorka Renata Kim. E, no, powiem szczerze, e, szokujące jest to, że ile osób musiało wiedzieć w Państwie PiS, że taka sytuacja ma miejsce i że było na to przyzwolenia, bo Wiecie Państwo, niektóre wały, to to tak jak ktoś, przepraszam, gdzieś tam kradnie, ale to jest po prostu głupie. Powiem Państwu, że mnie szokuje, że ludzie, którzy mieli już jakieś wyższe wykształcenie, okay. mieli jakiś zawód, jakiś dorobek, godzili się, w, jak widać tutaj w dziesiątkach, a na pewno, być może w setkach, nabranie dyplomów, których weryfikacja, że oni tej nauki nie odbyli, no jest bardzo prosta, no bo jeżeli od momentu wejścia do systemu do momentu wydania dyplomu trwa 20 dni, tak jest w wypadku jednego z doradców Andrzeja Duty. 20 dni. I to też nie jest rekord. I to nie jest rekord. To ja, ja powiem szczerze, zobaczcie Państwo, jak bardzo oni zdegenerowani w ogóle Pojęcie o tym, co się w Polsce będzie działo w najbliższych latach. Jak bardzo im się wydawało, że ta czwarta Wesza, czwarta RP Jarosława Kaczyńskiego będzie trwać wiecznie. Jak bardzo oni się czuli bezkarni. To jest ten świat ziobry. Janku, to jest członek rodziny pana Ryszarda. Już teraz coś można powiedzieć. Tak, ale to tak. tylko zwracam uwagę, że Ryszard Czarnecki zaprzecza. On twierdzi, że są tylko braćmi w Chrystucie się i czymś tam jeszcze, ale on zaprzeczył w tekście w 2022 roku na łamach Newsweeka, zaprzeczył temu pokrabieństwu. Jasne. I Szanowni Państwo, mówiliśmy Państwu, że rzeczywiście w służbach specjalnych policji jest bardzo duży problem w straży pożarnej, w służbie więziennej, jest bardzo duży problem, bo jednak sporo jest ludzi, którzy legitymują się dyplomami MBA właśnie z kolegiem humanem. Wręcz słyszeliśmy te, te, te różne głosy. Ja mam też i miałem wcześniej, ale to ja już wcześniej, miałem, ja już wcześniej miałem, a tam ktoś był. No Wiecie Państwo, i to to jest to psucie państwa przez PiS. Bo jak tak się popatrzy, to nie chodzi tylko o zasiadanie w spółkach chodzi o to, żeby również ten no, dyplom niezwykle istotny na całym świecie, prestiżowy, który jest potrzebny do nie tylko w spółkach, ale jednak skończenie tych tych studiów MBA jest, jest niezwykle potrzebne przy, przy innych, przy wykonywaniu innych, innych zawodów, no to szanowni państwo, jeżeli są tam dzieci, jeżeli są tam różne grupy zawodowe tych, tych ludzi, jeżeli są ci ludzie, no mamy różnych, to mamy kilku doradców prezydenta, chyba trzech, tak, bodajże, że mają ten dyplom, a w jednym przypadku to jest tak bezspornie ten dosyć te studia jakoś trwały. To jest. Ja ciekawy jestem reakcji prezydenta pan no. Będzie mówił tylko o, o żołnierzach wyklętych i o dzieciach które nie mają prawa funkcjonować i nie pchać się na afisz, czy również będzie mówił o tych. Bo to jest, wiesz, bo tutaj jest miejsce właśnie na, na no nowe to... może, powie, może może od razu powie i powiem dziękuję. i Już pan nie jest moim doradcą. Ale ma... obawiam się, że tego, tego musi być dużo. Będzie kłopot, bo powoli wymiar sprawiedliwości będzie weryfikował to wszystko, bo tutaj z, y, przypadków jest tyle ewidentnych, no bez skarność. No przykro powiedzieć, ale znowu gdzieś okazuje się, że pan czy no świetnie umocowany i świetne kontakty wśród kleru, wśród różnych dostojników kościelnych. Szczycił się tym i również stwierdzono, że to jest tego pana, no, mocna strona, że pan jest też nie do ruszenia. Szanowni Państwo, człowiek czyta te brudy, tu jest wszystko jedno, nie zwracamy uwagi na orientację seksualną, to jest drapieżnik. To tak, jest drapieżnik. to nie chodzi o to, to, chodzi tak. o to żeby. O to, on, że... Czy on molestuje tak. facetów, czy kobiety? Kobiety, tak. czy mężczyzn. No Ale z tego tekstu Renaty Kim wynika, że on czerpał przyjemność on, z, on, on, z poniżania on ludzi. Działa, sądząc, że on jest bezkarny. Przecież, szanowni państwo, no, jak dowiadujemy się o różnych tego typu aferach, bo takie afery miały miejsce, to jednak to nie było w taki oficjalny, bezczelny sposób. To się, ja pierwszy raz chyba spotykam się z tym, że, że no, to jest publiczna tajemnica, że on tak się zachowuje. Tam wszyscy wiedzą. Mnóstwo ludzi wie, że tak można zdobyć dyplom. Wiedzą o tym służby specjalne. Mają swój paśnik, czekają tylko, kto tam jeszcze przyszedł. Co się dzieje? Nie ma możliwości, żeby nie wiedział o tym wąsik Kamiński. nie ma możliwości, żeby o tym później nie wiedział Kaczyński. To są jedne, jedne z, z elementów późniejszego e, no, łapania, ła, łapania ludzi i przedstawiania im haków. Słuchaj, ja jeszcze jest ta sprawa MBA, bo ty na przykład zrobiłeś to czy tamto. No i zobaczcie Państwo, na co dalej się zgadzają. No bo na przykład kwestia. Wrocławia i to, że tam tak tanio tak kosztował ten, ten dyplom, no bo te 10 tysięcy no to było w sumie na rynku bardzo tanio w porównaniu z innymi studiami i, i, i w porównaniu z dyplomem MBA, ale tutaj jeszcze był, była możliwość, że 8 tysięcy no, zwracał samorząd i zwracał ur, urzędy. Tak, to jeszcze, to, jest, bardzo... to jeszcze małe dodatkowe przestępstwa, ale zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Niech Państwo posłuchają fragmentu. Akapitu: On znęcał się nad ludźmi. Otóż e, schemat jest tam taki, że na początku on e, głaszczy takiego pracownika i przenośnie, i dosłownie daje jakąś premię, po czym zaczyna niszczyć. I ten etap się zaczyna, e, że e, on wymaga, żeby pracownicy e, stawali na baczność. E, zdarzało się, że też domagał się, żeby ludzie klękali i go przepraszali publicznie i to było robione. Tam, jeden... tam są oczywiście jakieś takie standardowe rzeczy. Tutaj cytat z tekstu. Zapraszał mnie do gabinetu pod pretekstem szkolenia, a tam próbował mnie przytulać i całować. Łapał mnie za genitalia, nie protestowałem, zależało mi na pracy. Wspomina pracownik. Sam siebie nazywał mobberem, to mówi inny. Świadomy tego, co robił. Groził ludziom, że ich zniszczy, że wytoczy im procesy. Wysyłał maile w nocy, a na odpowiedź dawał godzinę. Cieszył go widok przerażonego człowieka, wtedy triumfował. Kilka osób zapamiętało taką sytuację. Kolacja dla pracowników z okazji dnia kobiet. Rektor wywołuje na środek tam jakąś dwudziestolatkę. I zaczyna żartować z tego, że znajomy ksiądz dodał jej nowy pseudonim. Pyta się, czy jest ciekawa. Kiedy kiwnęła głową, odpowiedział cycata. Na sali zaponował e, cisza, tutaj opisuje, a potem dziewczyna się zalewał łzami. E, I teraz tak. E, Paweł, czy. E, po prostu obrażał ludzi, mówił, że są e, do niczego. I teraz to jest najciekawsze. Są dowody na to, że składano skargi do ZUS-u i Inspekcji Pracy, które trzymały się od Pawła C. z daleka. To jest tak, że ten człowiek miał bardzo wysoko postawiony parasol, miał z tego tytułu miał, te, miał, miał pełną świadomość tego, że ma ten parasol. Są ludzie, którzy tutaj opisują dziennikarce, że wysyłał swoje zdjęcia. E, zaczepiał swoich pracowników na portalach randkowych, e, wypisywał SMSy. E, na przykład, jeszcze jeden pracownik, tutaj cytujemy. Jesteś kurwą, pierdolę cię też, mato. Beze mnie nic nie masz. To jest tego typu człowiek. I to jest właśnie facet, który z Ryszardem. Przekonany o poczuciu bezkarności. Tak, ale Ryszard... z Ryszardem Czarneckim mówią, go nie tylko nazwisko, chociaż tak jak mówię, wspominam, że Ryszard Czarnecki tu odrzucił pokrewieństwo, natomiast on się tam pojawiał i go autoryzował, go uwiarygadniał. Takich ludzi, którzy ze świata polityki uwiarygadniali to uczeliszcze, bo to, bo to przecież nie, nie uczelnia, było dużo. Powiem Państwu tak, że najbardziej szokujący właśnie jest ten moment, w którym prokurator chyba musi się uświadamiać, jak wiele osób miało świadomość tego, czym jest naprawdę ta uczelnia. Ja po tym właśnie mówię, Janku. No, cały przekrój społeczny różnych ludzi. No, nasi piłkarze nagle okazuje się, że mają te dyplomy. Nasi najlepsi piłkarze, i to ee, no, ciężko będzie w tej chwili, nie wiem, sprawdzać wiedzę tych ludzi. Czy w, w to sposób... stanie, co jest... O, tu jest. Tu jeszcze jest taka jedna rzecz, ja mówię, że moment, w którym przychodzi kontrola. Oni są uprzedzeni, że jest kontrola tutaj tej dziedziny, i na przykład jest informacja, jakie dokumenty będą potrzebne. I siadają i tworzą kilka lat wstecz dokumentację, egzaminów, ocen, arkuszy. Mieliśmy do czynienia po prostu z nie dość, że z fabryką, to jeszcze kiepską. Powiem Państwu tak. Y Ocho, ile fałszest. Pamiętaj, każdy dokument to jest fałszerstwo. Tak, każdy, każdy dokument jest. to jest jedno. A, a to są jedno... tysiące. Wiesz, oni to fałszowali na, na olbrzymią skalę. Tu jeszcze jest jedna bardzo ciekawa rzecz, że on się przyjaźnił z Bartoszem Rybakiem. To jest bardzo bliski, zaufany człowiek przemysłowa czarnik Była taka słynna impreza, pamiętam, że to była jakaś były, pokazywały się informacje, kto to za to nie płacił, jakaś tam fundacja jedna z obdarowanych, Bartosz Rybak e, to właśnie taki e, bardzo zaufany człowiek, czarnka, e, i e, oni byli jeszcze nagradzani jakimiś orderami, e, i to są e, to są takie rzeczy, to już jeszcze, jeszcze po tekście Newsweeka, bo pierwszy tekst newswika w tej sprawie miał miejsce e, w e, czerwcu. 2022 roku. I jeszcze po tym odbierali ordery za działalność na rzecz polskiej edukacji. To jest w ogóle szokujące, że po tym tekście, który się pojawił, który powinien być takim gigantycznym, tutaj zacytuję tekst, w listopadzie 2022 roku, czyli jak łatwo policzyć, to jest tam 5 miesięcy po tekście w Newsweeku, pracownicy... Otrzymali wysokie odznaczenia państwowe z rąk ówczesnego sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy Polityki Regionalnej Jacka Żalka. I to są historie, które pokazują, że gdyby nie zmiana władzy 15 października, to uczenia sobie by po prostu. To chodziło jak najbardziej. To nie do downięcia. Dziękuję. Ja wyobrażam sobie teraz tę tytaniczną pracę prokuratorów i służb. No zwróć uwagę, jak to trzeba zrobić. To musi być jakiś wielki zespół. Najpierw oczywiście nie mogę doradzać, ale według mnie no trzeba, trzeba najpierw może, żeby, żeby tutaj to wszystko jakoś zacząć robić, to trzeba selekcjonować dyplomy ludzi w dziwnym w dziwnych terminiach takich otrzymane i ludzi, którzy są no, zatrudnieni w instytucjach państwowych, od tego bym zaszł. <grydy> no, i, I później dalej szukać tego, be... proszę Państwa, no, ja nie wiem, no, tego, tego bym, be... to, to jest uczelnia miała chyba kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, już nie chcę powiedzieć, którzy otrzymali te, te, te dyplomy. No, przecież to jest tytaniczna robota i, i nagle e, z jakiego klucza to zacząć? Jakie obciążenie wymiaru sprawiedliwości tym wszystkim. Przecież to, co powiedział Janek, to jest szokujące, że tam przed kontrolą wiedziano, czego będzie kontrola się domagała i oni masowo fałszowali te dokumenty. No proszę Państwa, no sfałszowanie jednego dokumentu jest przestępstwem. A, a ile musiało być tam fałszowane? Jak to było robione? No to, to jakaś olbrzymia skala przestępstw. A już... Yy... Pomijam, pomijam to, co jest też niezwykle ważne, ten obniżenie zaufania, czy prestiżu do, do naszych uczelni. No przecież to niestety, ale wydaje mi się, że to jest wyszkodnik góry lodowej, bo jest takich uczelni więcej, gdzie sytuacje może nie na tą skalę, ale też, się, też, też, też tak funkcjonują. I te majstrowanie Czarnka i ludzi z PiSu przy w szkolnictwie wyższym, czy Glińskiego, to znaczy na przykład to, co Janek mówił o tym, żeby wykształcić więcej lekarzy, prawda, czy zrobić felczerów, no pomyślcie Państwo, bo to jest jakaś polityka taka, która tak funkcjonuje, po prostu to jest ta obsesja Kaczyńskiego, dlatego zamykał na to oczy, który ja na końcu powiem Państwu, co, co, jak, jakie ma postrzeganie świata, który w imię tego, żeby stworzyć nowy lud pisowski, nową tą kadrę, nie wiem, e, tych, tych ludzi zarządzających, czy oligarchów, on wstanie, był w stanie przymykać oczy na, na, na różne rzeczy. No być tutaj przestępstwa na przestępstwie w państwie PIS. Tak. Ci ludzie, no trzeba znaleźć tych ludzi, którzy są na bardzo poważnych stanowiskach. No ja ciekawy jestem, co zrobi Duda. Panie prezydencie, naprawdę czekam, co pan zrobi. I czy yy, znowu pan, pan mo, może pan przytuli tego doradcę, tak jak i Wąsik. Ciekaw jestem, co powie o tym Kamiński i Wąsik. Czy mieli wiedzę? Yy, co powinno funkcjonariusze? Spodziewam się, że oni będą mówić. No i tak naprawdę, co powie teraz pan Trze, bo po tym materiale spodziewam się, że yy, odsiadka będzie dla niego dużo gorsza. Dużo gorsza i będzie bardzo szybko i bardzo chętnie chciał mówić jak najwięcej. I już w tej chwili nie ma tego e, parasola czy tej tarczy. Wydawało mu się, że on ma e, tylu ludzi z, ze świecznika, z tej erki tak zwanej, tak ważnych, że jemu się nic nie stanie. Teraz, teraz będzie o tych ludziach mówił. To znaczy, im, im więcej ważnych ludzi, tym. E, Lepsza sytuacja w śledztwie. Ja nie zazdroszczę, bo, bo, powiem Państwu tym, tym funkcjonariuszom i tym prokuratorom, którym będą, będą musieli się grzebać w tym. No, nie powiem Ale ja Państwu powiem, że my mamy teraz informację, że to nie jest, to nie jest jedyna uczelnia. Że Właśnie. tego typu historie miały miejsce. I teraz podam mi nazwisko. Państwu przeczytam. To jest. To jest, jak powstała, jak powstała. Uczelnia, przepraszam, jak zostały. Nie jak uczenia powstała, tylko jak, jak zostały tutaj. Przekazane te dyplomy, szanowni państwo. Otóż pada tutaj nazwisko menadżerki w tym w wiadomości. Tu pań, pa, pani X w jednym roku, dwa lata temu, zrobiła, tu pada nazwisko uczelni, doktorat z ekonomii i dyplom MBA, nie pokazując się w ogóle na uczelni. Ta, ta uczelnia wydrukowała. Tu mówimy o znacznie bardziej utytułowanej uczelni, znacznie bardziej, yy, znacznie większym e, e, y, doświadczeniem. Do do Nie jakieś tam kolegium humanum. I teraz cytuję do jej informatora. Wydrukowała kilkaset dyplomów MBA i doktoratów zarządzania dla działaczy PiS. I teraz my to weryfikujemy, szanowni państwo, wysłaliśmy pytania. Do zainteresowanej i do uczelni, jak przebiegały zajęcia. Natomiast, jeżeli to się potwierdzi, a proszę Państwa, osoba, która przekazała mi dane, jest poważną osobą, to mamy do czynienia z procederem, który kwit w ośrodkach kontrolowanych przez PiS, bo tu mówimy o dużym ośrodku miejskim, w którym w samorządzie rządził. PiS, czyli że PiS postanowił stworzyć swoje elity w taki sposób, że wydrukować im po prostu tytuły. Ja... Proszę, Do... studenci, obserwujcie teraz różnych znanych ludzi, bo teraz będą wycieczki tych znanych ludzi, bo będą musieli poznać, gdzie w waszych uczelniach, gdzie wy uczęszczacie, gdzie jest dziekanat, gdzie są sale wykładowe, No jak to wszystko wygląda, no chociażby nie wiem, jak tam przyjechać, zaparkować, jak, jak się poruszać, nie wiem, gdzie, gdzie jest biblioteka, no, no, no nie wiem, gdzie mogą coś zjeść. Czy, już nie mówię, że akademii, bo to są bogaci ludzie z reguły, to nie będą tego potrzebowali, ale jak ta uczelnia wygląda. Jak tam się bo to będzie niezwykle ważne. Zobaczycie Państwo, także będziecie mieli wysyp w tej chwili takich ludzi, którzy robią wizję lokalną zobaczycie, no bo jednak takie pytania niewątpliwie nastąpią, ale do tego jest jeszcze szereg różnych pytań, których nie będę uprzedzał. Patrzcie, Szanowni Państwo, Szanowna Młodzieży, która musi tutaj ciężko się starać, uczyć, rodzice wysłupują ostatni grosz za wasze studia po to, żebyście mieli gdzie mieszkać w tych drogich, w tych drogich wynajmowanych mieszkaniach, bo akademików prawie nie ma. Przypominam sobie teraz tego Młodego człowieka, który mieszkał w samochodzie w Krakowie, bo studiował na ASP i pośliznął się i zabrakło mu no, pieniędzy, bo wydał samochód, mu się zepsuł i już nie, nie starczyło mu na mieszkanie. No później otrzymał jednak miejsce w akademii. Mieszkał w samochodzie i uczęszczał na zajęcia. A tu te tysiące ludzi, no między innymi dlatego, że że PiS funkcjonował, w zupełnie inny sposób zdobywało wykształcenie. Żenujące, przynajmniej. Państwo. To jest element zepsucia państwa przez Kaczyńskiego. Ja, to, ja tu upatruję winę w Kaczyńskim, bo on dokonał tego wyłomu. Od niego to się zaczęło. Nie wierzę w to, żeby o tych praktykach nie wiedziały służby specjalne. Służby specjalne po prostu... Nikt nie nadawał tutaj tego, temu biegu, ponieważ widziano, że to jest no, powszechne zjawisko. Spodziewam się, że stoimy przed olbrzymią aferą, jedną z największych. Tak, dlatego jeszcze, ale dajmy, bo to mamy tak, mamy, to jest, ja Państwu zaraz wytłumaczę, że na czym polega wielopoziomowość tej afery i tworzenia naprawdę no, debili z dyplomami. Tak. Znaczy, bo to, bo to jest tak, że no to oczywiście to w żaden sposób nie polepsza ich wiedzy, natomiast no ani nie pogarsza posiadanie takiego dyplomu, ale pozwalało upychać tych ludzi o bardzo wątpliwych kwalifikacjach umysłowych, a przecież nie moralnych, w różnych newralgicznych punktach. I teraz, po pierwsze, to były takie historie jak Kolegium Humanum, i na przykład ta, te uczelnie, o których teraz ja mówię. Z jednego z dużych miejskich ośrodków akademickich, w których zaczęto produkować dyplomy dla PiSowców, dla kadr PiSu. I to jest jedna rzecz. Ale oprócz tego Czarnek obniżył wymagania dotyczące uzyskiwania profesu. W jaki sposób to zrobił? Otóż, żeby dostać konkretne tytuły naukowe, takie już nie typu magister. Czy doktor, to trzeba mieć określoną liczbę prac naukowych, które są punktowane. Więc oni dokonali masakry na punktacji publikacji naukowych. Czyli zaczęli robić rzeczy takie, że pisemka kościelne, pisemka. Bez żadnej renomy zaczęły być nagle punktowane w taki sposób, jak najbardziej prestiżowe zagraniczne wydawnictwa. I w ten sposób zaczęto produkować bazę punktów dla ludzi, żeby im potem nadawać tytuły profesorskie. Czyli to jest chyba, wiecie Państwo, różnica pomiędzy komuchami, którzy wzięli władzę, a różnica pomiędzy pisowcami na korzyść komuchów jest taka, że te komuchy chciały się uczyć. Tak. E, w takim sensie, że to już nie chodziło tylko i wyłącznie tam te sytuacje takie jak z Gierkiem, że tam wydrukowali dyplom, to były takie pojedyncze. Ale co do zasady, to tam była pragnienie wiedzy, a nie tylko dyplom, nie tylko Ciężko, po. Ciężko wieczorowo tam. Kurde. Tak, chodziło o to, że jakąś tak. wiedzę po prostu zdobywać. Tutaj mamy po prostu e, powtórzenie tego samego procesu ale już jako farsy, że żadna wiedza nie szła za tym, poza tym, że e, e, w zasadzie możemy wszystko, możemy po co się uczyć. tak? To, wiecie państwo, to było tylko naprawdę, cztery lata nas dzieliło od tego, że niby zaczęli tak lekarzy produkować. Janek, a ja pójdę dalej. Pamiętasz, jak wielokrotnie mówiliśmy o tych skandalicznych ob obniżeniach y Wymogów przy przyjęciu do wojska, do policji. Ona tak. okazało się, że, że no, no zajęcia z WF-u są takie taki istotne i jest praktyczny. Jeżeli chce no, to trzeba inaczej, czy, czy kwestia testów i wiedzy ogólnej, prawda? No jeżeli chce, no to niech przyjdzie. I to jest taka tendencja w, w każdym państwie. Dobra, okej, okay. jeżeli do nas idzie, no to dawaj go tutaj. Można, możesz sobie kupić na przykład yy, no, pomoc firmy, która gwarantuje ci, że zdasz testy do policji. No to, to, to funkcjonowało. Myśmy byli zdumieni. Pamiętasz, jak to jest, że, może sobie, że, że firmy się tam ogłaszają, że one, one w zasadzie gwarantują, że, że załatwią przyjęcie do policji, jeżeli sobie tutaj ich testy kupujesz. Przecież to, 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 to było oficjalne. Nikt się o to, się o to nie trzepiał, nikt się w związku z tym nie działo. Czy świetne artykuły, pamiętam, panie Dydysz, że ja która opowiadała, w jaki sposób, w jaki sposób tutaj i, y, rekrutuje się nowych, nowych żołnierzy. Prawda? Jakie są wymagania, jacy są ci ludzie, jakich się prosi, żeby nie odchodzili i żeby zostali przynajmniej na ten czas tej rekrutacji. A posłuchajcie tego, bo to też jest ważne. My to powtarzaliśmy. E, taki człowiek jak Piotr Pogonowski, który w 2016 roku został e, szefem, e, albo nawet chyba w 15. został szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i następnie został awansowany w e, półtora roku, 17 awansów, które doprowadziły, gdyby nie ta awantura ze stopniem pułkownika. Dla Piotra Pogonowskiego. Od Kaprala do pułkownika w półtora roku. To jest dokładnie... byłby, generałem. byłby generałem. Tak, to byłby generałem, gdyby się awantura nie zrobiła. Takich ludzi, którzy. Zresztą pan pułkownik Wacławek, to ten to miał, kto był facet, który na początku rządów PiS był porucznikiem. Ten, który pan Krzysztof Wacławek, który do niedawna był szefem. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i podobno, gdyby przyniósł Dudzie nasze głowy, to by został generałem. U większości oficerów, Szanowni Państwo, od szko skończenia szkoły oficerskiej, od podporucznika do pułkownika, no to to trwa w zasadzie na całą karierę zawodową. Tak, to jest kilkanaście lat, ale ciężkiej służby. To są awanse, które są ciężko zapracowane. To, co zrobił PiS, takich ludzi, którzy zostawali też generałami, Chociaż byli kapitanami, to były po prostu. Były też, była też taka znajoma, która miała mieć plecy u jednego z koordynatorów, gdzie był podobna tempo awansu dokładnie co do Pogonowskiego. I tu mamy też taką rzecz, żebyśmy to wyraźnie powiedzieli, że te wszystkie awanse oficerskie, myśmy nawet to mówili, że te awanse w wojsku, w służbach. One powinny zostać przejrzane pod tym kątem. No bo ludzie dochodzimy do sytuacji takiej. Jak się czują ludzie, którzy po jak powiem szczerze, na przykład obecny tutaj na kanale major Robert Heda, który tak. narażał życie w Rosji, dla Polski i tego. I on jest majorem. Po całym. Ciężka służba. Cię, Ciężkie z narażeniem nie, życia. Nie trudne wykształcenie. Tak. Tak, i, i a, 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 a przychodzi co do czego i pan Pogonowski jest pułkownikiem? No wiecie państwo, no jest to jak się czuje obrazie... sierżant policji, czy, czy aspirant policji, który całe życie przeszedł przez tą drogę policyjną, żeby zakończyć karierę jako aspirant, czy jako sierżant. No jak się czują ci ludzie? Jak się czują nad kaprale, którzy byli w wojsku? Kilka lat byli na misji, i później wojsko ich dalej nie przyjęło. Szanowni Państwo, ostatnio miałem przyjemność spożyć posiłek z sierżantem armii amerykańskiej, który na ten tytuł swój pracował. Okay. i Tak, no ten stopień, no, pracował 20 lat, i ten sierżant był bardziej kompetentny niż ci Pisowcy pułkownicy. Ta. On na polu, o polu bitwy wiedział naprawdę więcej, bo ja sporo rozmawiałem w życiu Ta. z wojskowymi, niż y, 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 Polsce wiedzą y, kapitanowie, majorowie. To było naprawdę zderzenie tego człowieka, jak on musiałby, że on był by szkolił trochę y, 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 tych polskich. Y, Oficerów i on mówił o tej przepaści, która jest pomiędzy kompetencyjnej, gdzie już nie tylko językowej, ale przede wszystkim, co w Polsce umieją ludzie. I do tego dochodzi po prostu kształcenie takich kadr, które. Wiecie państwo, to jest przede... właśnie, że mamy świetne uczelnie wojskowe. Ale, to, ludzki, ale, to, jest, ale to, to jest przede wszystkim też obraza kariery bez... po prostu. To jest obraza bezpieczeństwa naszego, dlatego że my, wiecie państwo, jeszcze raz przypomnijmy, w Polsce zmarło na choroby związane z koronawirusem, ale nie tylko, bo duża część zmarła ludzi dlatego, że nie otrzymywała właściwej pomocy, leczenia. Najwięcej ludzi w Unii Europejskiej, to znaczy w stosunku do populacji, mamy ostatnie miejsce, po prostu poradziliśmy sobie najgorzej. I to, że tak sobie poradziliśmy, to jest właśnie skutek tej polityki zatrudniania miernot, dawania im dyplomów, dopuszczania ludzi, którzy nigdy nie powinni się byli znaleźć. Z całym szacunkiem dla Byłego już ministra niedzielskiego, który sobie strasznie miał wysokie mniemanie na swój własny temat, powiem Państwu, że moment, w którym, a to był jeden z bardziej te, 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 teoretycznie, przynajmniej kompetentnych ludzi w tej sprawie, tak. moment, w którym człowiekowi w ogóle przyjdzie do głowy, żeby uderzyć człowieka informacją, jaką sobie receptę wypisać. Wiecie Państwo, tam jest tam teraz zabawa, jest taka, że tam 100 tysięcy kary poszło od oper tego. Ministerstwo tego nie chce płacić, żeby Niedzielski sobie sam to zapłacił. E, natomiast chodzi mi znowu, dochodzimy do takiego sytuacji. Ktoś tą informację wziął, ktoś tą informację przekazał i któryś z tych ludzi to opublikował. Na tym trasie tego, tego co się dzieje, nikt nie powie kolesiowi, czyś ty zwariował? Co ty to robisz. Czyś to tak. czy, oszalał? Albo czy pan się dobrze czuje? Czy pan naprawdę chce drukować receptę kolesia? Wiecie państwo, do pewnego momentu oni wszyscy naprawdę powariowali w takich. Nie rozpowiedź też mówi, co pan mówi? Co pan mówi? Nie, to tak. jest to samo. To jest, to jest sytuacja, w której wielokrotnie te rzeczy się zdarzały przy okazji tych działań służb, gdzie Wąsik z Kamińskim, oni mówią, że my wyjdziemy, my będziemy bronić, my będziemy rozmawiać. Ja bym chciał zobaczyć, jak będzie rozmawiał z kimś kompetentnym w jakiś z Kamińskim, jak zostaną po prostu rozszarpani Tak, jak on mówi, że ze zgodą skądu. Jako zgodę sądu. Jaką zgodę z Gdzie Pani mas... Magdalena, Kroka doświadczona. A, gdzie, po, gdzie, ma, ma, gdzie masz, gdzie masz, gdzie masz człowieku zgodę sądu? W jakim aspekcie ci sąd wydał zgodę na Pegasusa? Gdzie tu masz? Pan Grela, pan Bosacki po, pożrą. To są, to są takie sytuacje, w których y, gdyby PiS jeszcze chwilę porządził, myśmy szli jeszcze siłą rozpędu i y, taką jeszcze, że te kadry, że to tak naprawdę te, ta druga kadencja PiSu była dewastująca. Ta pierwsza jeszcze w tej pierwszej to jeszcze trochę ludzi na samym początku jeszcze z nimi współpracowało. Natomiast im dalej było, tym bardziej oni kolonizowali te obszary, które są kompetencyjne dla nich nie do sięgnięcia, czyli wkładali ludzi na stanowiska, w których nie powinni ci ludzie w ogóle pełnić. To przykładem tego jest ten słynny karabinek Grot. Wiecie państwo, ja widziałem, czytałem ostatnio analizę, że tak naprawdę nie można wykluczyć, że całe to um, um, przezbrojenie Polski na grota jest w ogóle operacją rosyjskich służb specjalnych. Że to, co się by wydarzyło tam i że ludzie. A tak na UNET, pamiętasz, który. Tak, tak, ludzi, ale dziennikarze ONET, którzy to ujawniają, tam jest sytuacja tego typu, że ta broń. Y, y, ludzie w ogóle za, y, y, dokonują jakichś tam manipulacji, fałszerstw, żeby ukrywać wady, które w wypadku konfliktu zbrojnego po prostu tworzą z ludzi uzbrojonych w groty po prostu przegranych. Tak, przegranych i to są i nikt sobie nie zadaje pytania czym to się może skończyć szczególnie w takiej sytuacji jak teraz, że coraz bardziej prawdopodobne jest to, że w ciągu najbliższych kilku lat, kilkunastu no Polska znajdzie się w otwartej wojnie z Federacją Rosyjską, bo Rosja przezbraja się. Ja mam dużo wiedzę na temat Rosji. E, I no bardziej Janku, te nasze, te nasze produkty postsowieckie sowieckie wywodzące się od Kałaśnikowa świetna rynowa na świecie. I to, to nagle to jest. To jest to wszystko. Najbardziej pożądane na przykład na Ukrainie. No najlepiej, najlepiej na wojnie się sprawdzają. I, i nagle uwalić to wszystko w imię jakiejś idei fix yy, Macierowicza. Idea Fiks i, i, i to, i to, i Tak poszło dalej. Tak się działo. I jakieś opowieści, pamiętasz te opowieści, że yy, no masowo armia ukraińska chce kupować groty. No, sami państwo wiecie, jak to wygląda. Yy, to jest. I, I zobaczcie, jest to tak. W większości dziedzin naszego życia gospodarczego, naszej obrony, naszego życia społecznego, gdzie dotknęli, to. to no i ja nie spodziewałem się z tymi z, z, wracamy do dyplomów, ja nie spodziewałem się, że to jest taka skala, bo słyszało się o tym i rzeczywiście to było, to była informacja, no, która docierała, ale y, o skali y, y, nie pomyślałbym, że to jest taka skala. Nie pomyślałem, że tak to funkcjonuje. No. Jeszcze raz. To jest przyczynek do zdelegalizowania pis po prostu. Naprawdę. Po kolei. Ja, ja nie żartuję. Trzeba zdelegalizować tą partię faszystowską. Ona popsuła Polskę. Trzeba ich zdelegalizować. Przecież ja, ja w ogóle nie rozumiem. I, znaczy, wymiar sprawiedliwości, bo no przecież zostawić tego nie można. Ale z drugiej strony zdaje się sprawę, Janku, jaka to jest skala tutaj tej pracy. Szanowni Państwo, e, będziemy nad tym pracować. E, mamy do czynienia z systemowym niszczeniem, mieliśmy do czynienia, mamy do czynienia, bo to trzeba będzie robić, sprawdzić. E, takich uczelni, jak Kolegium Humanum było więcej, w niektórych wypadkach po prostu e, przestrajano. Normalne, cieszące się pełnym szacunkiem, uczelnie na to, żeby produkowały dyplomy dla pisowców. I to będzie wymagało, drodzy Państwo, nie, bardzo nie, poważnego wyjaśnienia. Szanowni Państwo, e, historia na weekend to jest magazyn, którego jesteśmy wydawcami jako Instytut Zarządzania Informacją, a, a ja tutaj polecam e, tekst tajemnica śmierci Batorego. To jest nie tylko o, o tym, e, kto go otruł, a raczej kto miał interes w tym, żeby go, otru, żeby go otruć. E, i uwaga, jak go sfałszował statystyki, prawda o przedwojennej Polsce? Niektórym się wydaje, że polska przedwojenna to był jakiś raj. To był bardzo biedny kraj, który, w którym dobrze się żyło tylko ludziom związanym z władzą i tym, którzy mieli pieniądze, bo je po prostu odziedziczyli. Czyli, albo na przykład mieli jakieś, byli bogatymi, nie wiem, fabryka, fabrykantami, albo bogaty, bogatymi po prostu właścicielami ziemskimi. Dla większości ludzi była to naprawdę tragiczna, tragiczny kraj. Wyobraźcie sobie, połowa Polaków przed wojną nie miała pracy. To są prawdziwe dane, jak go sfałszowały statystyki przedwojenne, szokujące naprawdę informacje, których na przykład nie ma w ogóle w polskich podręcznikach. Yy, I to naprawdę warto to przeczytać. Historia na weekend to polecam. panu. Panie Jarosławie, Panno Zofio po 17. No, ja się nie dziwię, że tak jest. Natomiast słuchając Pana Ardanowskiego, Pan Ardanowski ostatnio już teraz mówi coraz więcej i powiedział o ostatniej rozmowie z Panem czy z Panią po 17. I możemy czytać za Onetem. Zdanie Bardanowskiego do Kaczyńskiego wiele osób nie ma dostępu i nie może przekonać go argumentami. Specyficzny dwór, który się wokół niego stworzył, izoluje go od rzeczywistości. Powiedział, gdy mowa o utracie władzy przez PiS, były minister mówi, moje ostrzeżenia to było jak o ścian. Błędy ostatecznie obciążają prezesa Kaczyńskiego. Próbowałem przedstawiać mu jeszcze przed wyborami różne niebezpieczeństwa, choćby związane z Ukrainą, a on do mnie na to ja mam doradców, ja mam raporty, ja mam inną wiedzę. Tak polityk opisał przebieg spotkania z prezesem, się państwo? Czyli rzeczywiście Hardanowski poszedł, tłumaczył, tłumaczył, gnomowi to, że no, no z Ukrainą będzie duży problem, rolnicy będą mieli kłopot ze zbożem, to, co mówił Tuz, no tu też mówił, ktoś mówił wcześniej, to został oskarżony o to, że jest agentem Putina. I wychodzi, wychodzi ten, ten facet, który jest zadufany w sobie, opowiada bzdury na tych swoich spędach, gdzie go ochrania grom grup, i on mówi, że on ma doradców, on ma inną wiedzę, on, 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 on wie lepiej, on się na tym zna, siada obok Morawieckiego i, i to, co Janek mówi, siedzi tam 30 osób. I nikt mu nie powie. Panie, gadasz pan bzdury. Zostaw pan, tak nie jest. Nikt się nie podnosi, nie, nie walnie drzwiami, tylko słuchają, kiedy on mówi, że y, węgiel brunatny to się pali, to się dymi. Te idiotyzmy, że kobiety dają w szyję, te kretynizmy, że Polaków wyrzucają z pierwszej klasy pociągów y, nie, nie, niemieckich. i szereg tych idiotyzmów o dzikach, o, o jeszcze tym, że jest najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Nikt nie wstaje i nie mówi, panie, daj pan spokój już, no, tego się nie da słuchać. Czy tego, że ci, ci a ci z platformy, to jakby im powiedzieli w tv że, że że teraz w tej chwili pada deszcz, a jest piękne słońce, to oni wzięli po I, i Nikt wszyscy siedzą i się śmieją. Oglądaliście Państwo to. Siedzą i się śmieją. I, I dlatego naprawdę trzeba ich zdelegalizować, bo Kaczyński, rozdając nasze pieniądze, stworzył no, taki twór. I ja nie wiem, ja lubię historię, ale nie przypominam sobie w historii Polski takiego idiotyzmu i, i, i takiej ślepoty. Aż takiej nie przypominam. A my, Szanowni Państwo, opowiemy Państwu, o takiej przykładowej operacji wyprowadzenia środków publicznych pod pozorem wydatkowania ich z Funduszu Operacyjnego jednego z Departamentów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zajmującego się szeroko rozumianym IT, czyli sprzęt komputerowy, usługi sieciowe, bazy danych, kanały łączności niejawnej, laboratorium projektowe, kryptografia. No, i tutaj, szanowni Państwo, mamy do za zaangażowanych w to kilku pułkowników, którzy po prostu tworzą sobie z Funduszu Operacyjnego podmiot Agencji Bezwietniego Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i ta firma wypuszcza produkty w sferze IT. Ta firma, dajmy jej nazwę, na, nazwa się zaczyna, na, szanowni Państwo, na literkę I. I e, działanie jest bardzo proste. Ono się po prostu wpasowuje w potrzeby ABW w sektorze IT. Czyli mamy po prostu do czynienia z czymś takim, że delegujemy ludzi, wyjdziecie, zakładacie firmy, a my następnie mówimy wam, co, czego potrzebujemy, a wy to produkujecie. No i tak naprawdę te niedostatki, które pokrywała ta firma, były robione celowo. W ABW, czyli po, krótko mówiąc, celowo wytwarzaliśmy dziurę po to, żeby wydawać pieniądze na zakup zewnętrznego oprogramowania zewnętrznych usług. Takich transakcji zleceń według, takiego, według tego sematu, schematu, oczywiście wszystko było opisane z gryfem tajności. I wyprowadzane pieniądze. To jest adresowane, drodzy Państwo, do naszych słuchaczy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ponieważ trochę narzekaliście, że jest trochę mało informacji. Więc macie system taki. Jeszcze raz, żebyście dla naszych mniej zorientowanych widzów. Czyli... Każemy naszym, każemy. No, mówimy naszym kolegom: załóżcie firmę. Dajemy Wam pieniądze z funduszu operacyjnego na założenie tej firmy. I następnie ta firma zaczyna produkować rzeczy i zlecać nam, a my jej zaczynamy zlecać usługi i zaczynamy żyć ze sobą komplementarnie. Tworzymy maszynkę do wyciągania pieniędzy z funduszu yy, tego z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A wszystko to w, w, w teoretycznie legalnie. Hmm. No i na Czyli przykład. Pilnymi... już nie, co jest potrzebne agencji. I wyprodukowuje to za cenę bez przetargu. Wyobraźcie za... sobie te, ale jeszcze na przykład to. W związku z pilnymi potrzebami zapewnienia pewnego kanału łączności niejawnej z Ukrainą. No, powiedzmy sobie, tu nie będziemy wchodzić, czy to były służby specjalne, czy to były poziom ministerialny. Ale była koniunktura, że wszystko, co na Ukrainę, to nie będzie się specjalnie dokładnie no bo rozliczało, bo to jest gorący temat. I teraz uwaga. Wydano, paru powiedzmy sobie funkcjonariuszy wymyśliło sobie, że ABW pomoże, bo, czy, że oni pomogą po prostu ABW za około 2 miliony złotych. Na pięciu sztukach zwykłych laptopów przygotuje się oprogramowanie komunikacyjne i warstwę kryptograficzną do szyfrowania danych i bezpiecznej transmisji danych. To rozwiązanie było tak marne, że ówczesny naczelnik, pominiemy miłościwie którego wydziału ale to jest ten wydział opracowujący koncepcje agencyjnych systemów łączności niejawnej oraz budujący prototypy projektowanych systemów odmówił podpisania się tego. Ale uwaga, pomimo odmowy kontrasygnaty na takim wysokim wewnętrznym poziomie, wydatki i prace trwały dalej. I to jest, drodzy Państwo, rzecz, którą audyt, audyt pana pułkownika Syryskiego, a panie pułkowniku no, nie wykrył. Macie przepalone 2 miliony złotych. Łączność tego nie jada. Pan sobie to u siebie znajdzie. I nikt nie dotknął tego w tymże audycie. Nikt tego nie zgłosił, nikt tego nie omawiał. Nie e... używacie tego w komunikacji z Ukrainą, bo się nie nada. I tutaj teraz uwaga. E... Cała sprawa jest jeszcze przesunięta na rok 2024. Czyli firma dostała to cała, tą całą zabawę do zwrotu i ma to poprawić. Wiecie Państwo, to jest tylko taka jedna rzecz. Gdybyśmy my byli ludźmi, jak to, co po niektórzy z poprzedniej władzy i co po niektórzy z obecnej ekipy, sugerują, że należy nas badać pod kątem, tamci to nas badali, a ci twierdzą, że należy zbadać pod kątem 130, to przecież mamy w tej chwili wszystkich tych panów na widelcu, łącznie z tymi, którzy to wymyślili schemat, łącznie z tymi, którzy wyciągali te pieniądze. No tylko to jest właśnie pytanie. No, niektórzy z was nazywają nadbiorem spraw wewnętrznych na uchodźstwie, natomiast to chyba nie jest nasza, to chyba nie jest nasza robota. Bo tutaj e, oczywiście zrobimy to po dziennikarsku. Natomiast wydaje nam się, że e, to powinno jednak być zrobione wewnętrznymi siłami agencji. Podaliśmy wystarczająco dużo e, cech projektu, żeby był wewnątrz do namierzenia. I wydaje nam się, że tak to nie powinno wyglądać. To, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego służyła po prostu dla wehikułu, nie zapewniając nam bezpieczeństwa, tylko wehikuł do wyciągania kasy. A dalej dyspozycji. A łojan dalej dyspozycji. A łojan, bo się wszyscy pytają, co łojanta. Łojan czeka na to, żeby dostać awans o jeszcze jeden wyżej, bo on już ma dawno uprawnienia emerytalne, żeby dostać jeszcze jeden wyższy szczebelek emerytalny. A obecna ekipa mu tego nie, w żaden sposób nie, nie próbuje mu tego zablokować. Dyspozycję ma do maja, papierek dostanie w kwietniu najprawdopodobniej, w tym mu cyknie i. cyknie. Legitymacja broń, broń do roboty chodzić nie trzeba. Prawda? No, szczerze mówiąc, no, a, a broni używa z tego co wiem, prywatnej już, a nie służbowej. Ale fakt, że on w ogóle ma pozwolenia na broń, przy tym, żeśmy opowiadali państwu, to w ogóle jest. To ci, którzy wydają te pozwolenia na broń, to, to również powinni mieć. No, no SKW certyfikatu nie chciał wydać. No, to te, ale, ale umówmy się, SKW powinna podjąć działania, dlaczego on ten certyfikat dostał. Mówił o certyfikacie bezpieczeństwa, tak. tak. Szanowni Państwo, do zobaczenia.